Dobry wieczór. Mój drogi, zobacz, zobacz, cała ekipa czeka na ciebie. Miejsce na podium masz, brązowy medal. Tak. Jak udało ci się przetrwać te 3 miesiące? No powiem tak szczerze, że... No po prostu. Tak po prostu, po bez prostu. Bólu, dobrze się bawiłem. I tak jak powiem i powtarzam jeszcze raz. Najlepszy serial, w jakim brałem udział jako aktor i jako człowiek, i jako ja. No to zobaczmy w takim razie, jak ten odcinek twojego serialu wyglądał. Wiktor był najrzadziej nominowanym uczestnikiem tej edycji. Wiktor, 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 0 nominacji. Uczestnicy wskazali go tylko raz do opuszczenia domu wielkiego brata. No przekombinowałem, no. Gdzieś tam ocieplanie wizerunku przed każdym piątkiem czy tam niedzielą. Nie no, żartuję. To człowiek światowy. W Chinach pracowałem jako taki, wiesz, umilacz czasu dla starych bab. Modele w Chinach, my dostajemy hajs za to, że imprezujemy. Ja się ubieram w garniak, dostaję szampana i mam udawać, że się dobrze bawię, a potem wchodzimy do garażu po 4 godzinach i każdy wypłata, tak jak do Michy, nie? Cyk. Seksualny gigant. 11 razy dziennie, na przykład 12. 12 razy dziennie. To się tylko zdarzyło raz, dlatego było tak zapamiętane. I wybitny tancerz intuicyjny. Przygotowywałem się do tego pokazu, odchudzałem się. Woda i strączki, no i dupa jak pączki. Bardzo szybko stworzył zażyłą relację z Malwiną. Musimy coś odpalić. No właśnie, też tak myślę. Razem świetnie się bawili. Piękna para. Czasem kosztem innych uczestników. Pamiętasz, że ten filmik był o Martynie kiedyś? Że... Babą z jajami. Myślicie? Było wino, romantycznie, były seksy, plaża, potem się oświadczyłem po półniesieniu. Wymarzone w zaręczyny, moje z bajki takie, no nie? Niemal wszyscy widzieli w nim sojusznika. Blokuje stracz po obiedzie. No. Idziemy do końca. A ja. Ale jednak trzeba jechać w swoim stylu, mocno i konkretnie. Program był próbą dla jego związku. Tak, nie chcę z tobą już być dłużej. Wszystko jest w porządku między nami. Ja chciałam tylko zobaczyć jego reakcję. Uratował go nie bez ofiar. No, poległam strasznie. Do finału wszedł dzięki internautom, którzy przyznali mu złoty bilet. Wow, brawo! Coś pięknego.